Bardzo witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mass Effect 3. Edycja legendarna, słuchajcie, obecnie jesteśmy w gromadzie Argos Ro i kierujemy się do układu, chociaż do gromady Gorgona, po to, żeby ją zeskanować i zdobyć ewentualne zasoby wojenne. Przypomnę tylko, że w odcinku poprzednim udało nam się doprowadzić do zakończenia wojny 300-letniej getów z Quarianami. I udało nam się, niestety poświęcając Legiona, zdobyć wsparcie obu stron konfliktu. W związku z tym jest to dla nas ogromny sukces i w tym odcinku chciałbym zająć się eksploracją oraz wizytą na Cytadeli lub zajęciem się zadaniem pobocznym, które nam wpadło w odcinku poprzednim dotyczącym zbiorników paliwowych, jeżeli dobrze kojarzę. Czy kojarzy się dobrze? Kojarzę dobrze. Bo to bardziej chodzi mi o dokładnie co tam się znajduje. Na pewno coś z paliwem. Może to będzie robione w tym odcinku, może w kolejnym. Zobaczymy, jak tutaj wszystko nam się po prostu potoczy. Mamy parę surowców jeszcze do zgadnięcia. I tu jeszcze powinny być jakieś pozostałości okrętu do znalezienia. W związku z tym oczywiście wypadałoby tego dokładnie poszukać. Ale to niestety, no czasami to jest też ten urok, wiecie, Mass Effecta, że trzeba pokrzebać odrobinkę, żeby znaleźć coś, co okazało się być blisko jednego skanu, jak to widzieliście zresztą na załączonym obrazku. Mamy dość sporo paliwa teraz. Na tym rentę nie zgadniemy. Bez jednego jeszcze wyjścia z układu niestety. Tak się ustawmy, lekko pod skosem. To powinno być najbliżej. Jeszcze jak. Gdzie tutaj coś mamy? Prawie pół planety przeskanowaliśmy. Inaczej, przeszukaliśmy. I mamy Kakliosaura, dobra. Czyli to oddamy na Cytadeli jako wsparcie dla Krogan. To może być naprawdę dla nich bardzo ważne, ale ogólnie jest to mała rzecz. Umówmy się. Tak, kliozaury nie będą warte nie wiadomo ilu punktów. I chciałbym się was, słuchajcie, dopytać o to, co sądzicie odnośnie zamykania tak ważnych punktów widzenia historii galaktyki, wątków jak Genofagium, Wojna, Guardian i Getów i tak dalej, rzecz jasna. Komentarze oddaję dla was. A ja będę się kierować już do kolejnego układu. Argos jest na stówę zadobiony. I tutaj mieliśmy... O! Nexus Hadesu. Chciałbym się właśnie nim teraz zająć. A, tutaj trochę tego będzie. I słuchajcie, nie wiem czemu, ale czasami mi się kojarzy, że poszczególny układ w jednej części Mass Effecta jest w innym miejscu niż w drugim. Nie wiem, wy też tak macie, czy nie. Mam jakąś planetkę jeszcze małą do zbadania. Bardzo ładny skan, szybki. Oceańska sfera, no to się przyda. Wiadomo do czego jeszcze, ale na pewno jakieś zastosowanie wojskowe znajdziemy dla tego przedmiotu. To są stosunkowo małe układy na szczęście. Więc skanowanie ich nie zajmie specjalnie dużo czasu i może na całe szczęście, bo takie układy mniejsze też są potrzebne. Tutaj nie ma co robić naprawdę układu pokroju testi czy Drogi Mlecznej. To będzie jakaś jedna drobnostka i na tym się właściwie skończy. To już lepiej zrobić. To mógł macie według mnie właśnie mniej planet.
ale za to szybsze skanowanie. Co tu mi dacie? Chyba na kopisie mamy coś. W tym kierunku bardziej. Jeszcze. Ale to brzmi tak trochę, słuchajcie, na anomalię. To być może będzie lądowanie. Nie, obelisk Kadza, czyli jednak niczego takiego nie mamy. Wybaczcie, czasami jeszcze myślę, że jesteśmy chwilowo w Mass Effect 2, gdzie zdarzało się lądować na planetach. Tutaj raczej nam to nie grozi, ale oczywiście niczego nie można definitywnie wykluczyć, zwłaszcza, że no ja też nie mam w głowie na pamięć wykutego tego, co się gdzie znajduje, jeżeli chodzi o pozyskanie, tak? Zostało jeszcze Hekate. Przekaźnikiem masy. Dobrze by było coś najpierw znaleźć w tej przestrzeni międzyplanetarnej. Ale póki co jest z tym średnio. Oho. Jednak mamy. Kurcze. No bo źle mi się kliknęło niestety. I zamiast to zebrać, skoczyliśmy. Niestety ta niedoróbka z nami pozostała. Ale umówmy się, jest na tyle mała rzecz, że to może być też kwestia mojej podkładki pod myszkę lub niedobrze. Także nie jest to coś, co by nam specjalnie brudziło, ale fajnie by było, gdyby to było trochę lepiej dopracowane. Tak, kolejna fregata. Tu sobie uciekniemy od nich, bo boję się, że moglibyśmy znowu źle kliknąć i w efekcie im nie uciec. Dobra, tutaj mamy wszystko chyba zebrane. Tutaj tak, tak. Tu wszystko zdobione. Właśnie głowica sileańska. Ale to za moment. Tu jeszcze zobaczmy sobie, jak to wygląda. I zmarł głowica półksiężyca. No dobra, słuchajcie, wszystkie znaki na niebie i ziemi ciągną mnie właśnie tutaj, do mgławicy sileańskiej. Tu mamy na szczęście stację paliw jeszcze. O kurczę. No nie powiem, jest to dość duża mgławica zdobiona, tak? Mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie co zbierać i że to nie będą przesadnie duże układy. Na nawozie coś mamy, świetnie. Ale znowu tutaj zauważcie, że pojawia się w tekście wzmianka o Asarii. Pytanie w tym układzie brzmi, ile dobrego lub też złego poczyniły dla galaktyki Asarii, ponieważ wiemy, że zasłynęły z poszczególnych rzeczy, z poszczególnych Asarii i wydarzeń, tak? Tak jakby choćby tutaj, no, panel Asarii Kroniada przede wszystkim, matka Benezja, Samara i Morin, ale też parę postaci pobocznych tej rasy właśnie, jak radna Asarii. Tutaj Asarii nie da się ukryć, że są jedną z najważniejszych ras w galaktyce. Ale szczerze, póki co to raczej nie odczuwa się ich aż tak dużego prestiżu, nie? Że tutaj, no, być, nie wiem, Asarii to jakby być przedstawicielką. To przypomnę, że wszystkie Asarii to kobiety. Być przedstawicielką najlepszej rasy w galaktyce. Bo to oczywiście tak nie jest. Każda rasa ma swoje oczywiście plusy i minusy. I z całą pewnością nie ma co patrzeć na to, że o, ta rasa
jest już w galaktyce, jest znana, rozwinięta od 25 tysięcy lat, skoro inna rasa w ciągu 50 lat poczyniła takie same postępy jak ta rasa przez 25 tysięcy. Też ma oczywiście niebagatelne znaczenie. Czasem szukajmy może wraku. Dobra, jest. Evasion successful. Mamy go. Bierzemy i szybko uciekamy dalej. Ja też, jak mówiłem, chcę z wami poodkrywać te wszystkie układy galaktyki, jeszcze mniejsze, jak będziemy nazywać. Po to, żeby pokazać wam oczywiście możliwie jak najwięcej. Może w wraku zaczniemy tym razem. Fantastico. Uciekajmy w tą mańkę. Wejdziemy od północy. Niemal idealnie na prosto. I będzie można uciekać za sekundkę. Ale też nie wiem czemu, ale wydawało mi się, że w trójce jest parę lądowań na prętach skanowanych. No cóż, musiałem się zamotać z Mass Effectem 1 i 2. Oho, to coś jest na bardzo blisko. Trzeba by jeszcze znaleźć wrak na szybkości. To powinno być według mnie trochę głębiej. To jest coś oznakowane. Wrak. A wejdźmy na orbitę. Aha, to mi nic nie dało, to wejście. Ciekawie. Ale teraz tak. I kolejne paliwo dla nas. Czyli co, tylko będą te reaktory do zrobienia. Mam wrażenie. Jako nasz zasób. A po prostu lądujmy i robimy swoje. Lądujemy. I pytanie, jaki chcę sobie oddział teraz wziąć? Może wezmę Jamesa i Gadusa. Taki oddział powinien być jak najbardziej w porządku. Oszczep zostawmy, miotacz zostawmy, szerszenia też. Tutaj jednak się skłaniam bardziej w kierunku wyrzutni kolców, a tutaj mamy skorpiona. Chłopakom jeszcze też zmienimy brońkę na jednolitą. Rzutnia kolców. Czarna wdowa, miotacz cząstek. Nie, dajmy tutaj oszczep jednak. Zatwierdź i tak. To dla szepata do awansu jeszcze trochę brakuje. Ale nie w wypadku Gadusa, czyli wstrząsowy. Może na roztrzaskanie pójdziemy, bo używamy umiejętności mrożących już. I pójdźmy w odłamkowy. Promień obrażenia. Promień. Liczba nate'ów. Tutaj dowolne, co właściwie wybierzemy, to nie będzie mieć większego znaczenia. Shepard, about 72 hours ago, the reactors at a joint Turin Asari fuel depot went offline. Scans at the station are cold, it's deserted. What happened to the troop station there? Unknown, but no fuel means no fleet presence in this theater. The enemy will operate unchecked. I need you to get in there, find out what's going on, and get those reactors back online. Captain Riley's on site doing preliminary recon. She leads one of our top engineering teams. We'll get to the bottom of this, Admiral. Good, hack it out. Miejmy nadzieję, że nie przebyliśmy za późno. Aha, czyli niby tutaj coś się dzieje, ale mamy jeszcze spokój względny. No to mi się podoba. Czy są tu jakieś ulepszenia od razu? Bo coś może być odkryte na początku poziomu, co nie byłoby wtedy po raz pierwszy. Przykład Thronebreaker. To druga lokacja, kiedy wam tą serię oczywiście prezentowałem, tak?
już po zakończonym samouczku byliśmy i weszliśmy głębiej w fabułę wtedy. To fajnie, że to mamy. Tu jest żołnierz jakiś, pomógłby. A, no świetnie. Jest idealnie. Roger that. The fuel rods for both reactors need to be unlocked before we can initiate a restart. Your route is blocked. Captain Riley's man is working to clear the obstacles. Understood, Lieutenant. Got it, Captain. Good work, Coslow. I'll take it from here. Dobra, więc ruszajmy. Aha, to sprzęt paliwowy od razu niemalże. Nie musimy znaleźć sobie inną drogę. Nie, ten wyświetlacz może aktywujmy jednak. Jak se będzie. I gdzie to muszę ruszyć? Póki co aktywujmy żurawia. Aha. Nie, to jednak w lewo. I w prawo może. Myślę, że powinno być to właściwe. Przesunięcie. A nie, to. O to gdzie do co chodzi? Ale zobaczmy, czy dało mi to przejście. Chyba niespecjalnie. Więc gdyby to zostawić tutaj. Tak, to upuść. I jeszcze raz w lewo. Teraz aktywujmy i w prawo. To już mogło o to chodzić. Otóż to, czyli to jest ten żuraw tutaj. Wszystko jasne. To niekorzystnie. O ile się oczywiście te bąki uda wywietrzyć. A z tym może być problem. Tutaj czysto, ale tu mamy przejście, świetnie. Pójdźmy może górą. O to może jakaś wesoła bręka leżeć, jakiś, nie wiem, naprawdę mocny pistolet albo inny maszynowy. W związku z tym, czemu by nie korzystać z dobrodziejstw, jakie daje tutaj eksploracja. Coś mogę zrobić? Czy stąd przyszedłem? Chyba stąd mogłem przyjść. Ale w tym układzie ok, ruszajmy dalej. PDA. I aktywujmy to. Aha, czyli jeszcze nie wolno. Czyli ta konsola będzie tą, która nas interesuje na samym końcu. To spróbujmy przejść tędy może. Ale tutaj przejścia za bardzo nie mam. Czyli zrobiłem sobie w sumie kółeczko. Niepotrzebnie chyba. Jeżeli przejdę tutaj. To co mi to da? Coś mi mignęło. Ale w którym miejscu mi to mignęło? Lepiej nie przechodzić, chociaż kawałek może mogę i nie mogę. Nie byłoby zbyt łatwo, mówi się. Ale co mi to migało? Kurczę. Nie zdążyłem nawet tego napisu zarejestrować. Tutaj też nic, to o co chodzi. Też tu powinna być możliwa jakaś interakcja, tak? Chyba, że tu jeszcze musimy wejść wyżej, ale tutaj nie ma przejścia za bardzo. A tę konsolę. A proszę. Mogło mi to mignąć.
those fuel rods. I plant paliwowy będzie tutaj poniżej, dobra. I zobaczcie, taka pierdółka, taka mała rzecz, jedna konsola. A jak bardzo tam porusza misję do przodu. A to nie może być dobre. Aha, bariera. Rozwalmy to może. I z czym to się mierzymy? A, zombie, dobra. Można iść dalej. To coś ciekawego? Niezbyt. Tutaj, po tej stronie. Umówmy się, też niekoniecznie. Gdzie jest ten pręd? Aha, przez tę minimapkę mam niedostępną na pogląd. Niekorzystne. Ale chyba możemy iść dalej już. Nawet chyba na pewno, chociaż... Łatwo, żeby się musieli przez nich wyrżnąć. Aha. Dobra, ruszajmy więc tam. Tylko może przejdźmy tędy tym razem. Co tu jest na górze? Kolejny żuraw. Czy to jest to, co mieliśmy? To jest to, co mieliśmy. W porządku. I tu mamy te zbiorniki. Obyśmy nie musieli się już tutaj z niczym gimnastykować. Chociaż chyba musimy teraz to odstawić, żeby móc tam w ogóle przebiec, ale... Sprawdźmy jeszcze w ten sposób. Dobra, są zbiorniki, już je widać. To mi się podoba. Jeden zrobiony. I drugi tutaj. Gotowe. Riley, you in position? Affirmative. Awaiting your word. Initiating restart. Commander, Captain, I'm reading a lot of movement. Headed your way. Incoming! To niech idą, zaczniemy ich. A, są jaki. Chodźcie, koledzy, chodźcie. I nowa. I to mi się podoba. A ty gdzie? A ja co, umyłeś jakiś urąbany do stołu, chcesz przyjść? Albo inne rzeczy macać? A, grasanci jeszcze są. Niech będzie. No już, zdychaj w cholero. Ty mi dziadu nie przeszkadzaj. Ech, no nie powinno było się wydarzyć. No jest i nowa. Może tej pompie jednak coś zagramy. Bicz. I nowa. Od razu. A witam kolegę. I żegnam za razem. Deload.
Aha, czyli kierunku mi to nie wskaże, no dobra. Przeżyję. Ciężko. Ach, cholera. Czy nie było specjalnie celne strzelanie z mojej strony? Snajpa, tak? A to go może przytulimy. Otóż to. A ta cząstek teraz. I co? Dlaczego nic się nie dzieje? A, tam jeszcze walczą nasi. Jeszcze chwila tylko. Aha, czy jednak jeszcze będzie trochę zabawy, widzę. No, ale to mi się podoba. A to cię od tego zdychaj. Świetnie. To mi się nie podoba, nie powiem. Aha, finalna sekwencja startowa. Dobra, odpalimy to. I mam nadzieję, że nie jest za późno. Przynajmniej nie powinno być. Kuźwa, Shepard. To śmieszku. Czyli my możemy tędy przebiec. I oby ktoś z tego wyszedł cało. Nie ukrywam, że... Oho, jest Riley i jest Gadus. Commander, you saved our asses. My team is in your debt. Job well done. Report back to the shuttles. Czyli w sumie ten ratunek, który wysłaliśmy, mógł być kluczowy. Good work down there, Shepard. Without that depot, the entire theater would be at risk. What are the odds the Reapers will be back? I'm allocating a task force to maintain and defend the facility. If the Reapers come back, we'll be ready. I read Captain Raleigh's report. It says she and her team wouldn't have made it without you. I'm glad I could help. I'll keep you posted on new developments. Hack it out. No raczej, ale słuchajcie moi drodzy, w tym odcinku to już było na tyle. Udało nam się zapobiec kryzysowi paliwowemu, który mógłby nastąpić, a w odcinku kolejnym prawdopodobnie odwiedzimy Cytadelę. Dzięki Batosowa, gra dla was C. Zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikania do opisu odcinka, a tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Do zobaczenia, pa pa!